Ze względu na dużą liczbę wykroczeń z udziałem internetu, Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku postanowiła przeciwdziałać przestępcom. Na stronie internetowej kraśnickiej policji możemy znaleźć informacje, jak zabezpieczyć naszą sieć przed osobami nieupoważnionymi. Podstawową sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa naszej sieci przewodowej i bezprzewodowej przed dostępem osób niepowołanych. Często zdarza się, że sieci przewodowe posiadają bardzo słaby poziom zabezpieczenia, co nie stanowi żadnego problemu potencjalnemu przestępcy dostać się nielegalnie do naszej sieci i w naszym imieniu dokonywać przestępstw. Może to później skutkować nieprzyjemnościami dla właściciela komputera w takiej sieci. Następną sprawą są zabezpieczenia sieci bezprzewodowej, Wi-Fi, gdzie potencjalny sprawca z dużej odległości może w niej działać. Dość często ostatnio wpływają do nas zawiadomienia o oszustwach na portalach internetowych, gdzie dokonujemy zakupów. Chcielibyśmy tutaj ostrzec wszystkie osoby handlujące w internecie, dokonujące zakupów, dokonujące płatności, aby zwróciły szczególną uwagę na zabezpieczenia. Internet stwarza wprost nieograniczone możliwości na dokonywanie oszustw. Dlatego kraśnicka policja ze względu na dużą liczbę zgłoszeń z udziałem internetu postanowiła temu przeciwdziałać, zamieszczając na swojej stronie www.policja.krasnik.pl wszelkie informacje na temat zabezpieczeń sieci oraz zakupów przez internet. Bardzo często kupujemy coś w internecie na bardzo popularnym serwisie Allegro. Nie sprawdzimy osoby sprzedającej, nie mamy danych, płacimy pieniądze, przelewamy pieniądze, okazuje się, że towar zamówiony przez nas nie dochodzi. Nieważne w tym przypadku jest, czy to, co zamówiliśmy, kosztuje złotówkę, czy jest o wiele droższe, jednak w przypadku nieotrzymania towaru jest to oszustwo. W tym przypadku można, w każdym takim przypadku można przyjść do nas, zgłosić, będziemy prowadzić postępowanie w celu ustalenia sprawcy takiego oszustwa i to jest praktycznie jedyna droga do odzyskania zapłaconych pieniędzy. Czy już były jakieś zgłoszenia z naszego miasta lub powiatu? Bardzo często do nas właśnie wpływają zgłoszenia w kierunku oszustw na tych właśnie portalach handlowych, internetowych. Miejmy nadzieję, że informacje zawarte na stronie kraśnickiej policji przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa użytkowników sieci internetu naszego powiatu, a zakupy przez internet staną się tylko przyjemnością.